Reynolds, Barella mogą walczyć o medale. On na rekord świata miał gigantyczną szansę w 1995 roku, ale wtedy chciał wygrać na Mistrzostwa Świata 200-400, by przećwiczyć cykl, który później przyniósł mu także sukces na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wtedy zabrakło mu tej 1/10 chyba do życiowej formy. To na 400 metrach i sądzę, że nie będzie się rozdrabniał na medale, tylko jeden wynik, ale na wysokim poziomie. No to będzie chciał, powiedz, bardzo szybko 200 metrów. Jest ogromnie skupiony. A nie cała uwaga. Zaczęli mocno. On będzie gonił Younga. Jak też bardzo mocno zaczął Cardenas za Johnsonem. Cardenas bardzo mocno. Barella świetnie. Barella biegnie znakomicie. Na razie nikt się nie wyróżnia z grupy, co się okaże na ostatniej grupce i kto tu wytrzyma presję i fizyczną i psychiczną. Ale to jest ten moment, który najlepiej biega wszystkich, Michael Johnson. No. I tu powinien wyjść już ze zdecydowaną przewagą, mają, zostają wszyscy i teraz czas, patrzmy, 33 sekundy, czy może być rzeczywiście rekord świata? Pamiętam ten fenomenalny bieg w Atlancie, ten jest podobny. 42, 43, 19! 43, 19! Rekord świata! Miałeś ogromną intuicję, oglądałeś go rzeczywiście na treningach i jest rekord świata. Na razie mieliśmy jeden wyrównany w skoku o tyczce 43, 19. Należało mu się za tę wspaniałą karierę, ale wynik jest nieprawdopodobny. No, 43-18 w tej chwili podają. Bardzo spokojnie pobiegł 200 metrów, ale na ostatnie 200 metrów miał bardzo fenomenalne. I tutaj, szczerze, jeżeli zdążyłem zauważyć, nie pomyliłem się co do następnej dwójki, Barella i Cardenas. Też rekordy życiowe. No oni tutaj, jestem pełen podziwu dla Johnsona, ale także dla Cardenasa i Barelli, że wytrzymali fizycznie i jeszcze szybciej pobiegli w finale. Wielki sukces. Ale dla najlepszego na pewno na tym dystansie, na 200 metrów, lekkoatlety dekady, to po prostu jakby była powinność postawić kropkę nad i. O tych rezultatach mówiliśmy. Wśród najlepszych na liście kolejny dołożony będzie ich w tej chwili miał z 10 wszystkich do tej pory osiągniętych na świecie, aż 8 w tym fenomenalnym 43-19. Nowy rekord świata. Ja przypomnę, że kiedy bił w Atlancie ten fenomenalny, poprawiając o pół sekundy, 18, ten o pół sekundy na 200 metrów, 19.32, on pobiegł wtedy 10.12 setkę, a drugą 9.20. Proszę sobie wyobrazić, on tutaj zresztą to 202 metrów też musiał pobiec fenomenalnie.